Siemanko moi kochani, pewien użytkownik, nie pamiętam jak on się tam nazywa, ale udostępnił tak zwaną mapę memów internetu, mapa klasyków internetu, dokładnie to się tak nazywa. Polega to na tym, że na tej mapie, którą tutaj widzicie, jest to Polska, ale też jest Wiedeń, tam gdzie działo się coś ciekawego, a u nas w Polsce było to hitem. Jest to po prostu zrobione na mapach Google'a, mapa pokazująca wszystkie memy internetowe, które były od czasów początków YouTube'a, internetu, do czasów współczesnych, do dzisiejszych. I możemy tam znaleźć przeróżnawe hity z różnych miejscowości, na przykład tutaj w Wiedniu, a właściwie jak sobie przybliżymy, to bardziej nie jest Wiedeń, tylko coś. I mamy na przykład Artur Rubar, pan prezydent. Mamy również też mięsnego jeża, który był dajesz malina w Holandii, czy na przykład dźwig. Mamy również za granicą dom Makłowicza i studnia, czy gość tam babkę zapina. Mamy różne rzeczy. Nic by to nie dało z Mariuszem Pudzianowskim poza Polską. No i oczywiście słychać strzały z samolotu Polew i tak dalej. Wszystko to, mięsny jeż na przykład na wyspach, na Grand Canary. Tutaj mamy Grand Canary, mięsny jeż, wyspa Canary. Canaries, czy jak to się tam nazywa. W każdym razie, jak sobie tutaj przybliżymy, to tutaj się działa akcja mięsny jeż, ty go zjesz, ty go zjesz, jeżeli pamiętacie. No i podsumowując, wchodząc już do tego, pominiemy to wszystko za granicę, a wejdziemy do samej Polski, bo Polska dla nas jest chyba najciekawsza. Ja mieszkam w warmińsko-mazurskiej, więc sprawdzimy sobie warmińsko-mazurskie, ale sprawdzimy też inne regiony Polski, gdzie tutaj było coś ciekawego. I jak widzicie, klikając na cokolwiek, na przykład Borocraft Mistu, mamy link do YouTube'a. I jak klikniemy sobie, to od razu przychodzi nam do YouTube'a. I tutaj możemy sobie to wysłuchać, możemy to sobie obejrzeć i sobie zobaczmy to. Czekajcie chłopaki, trzeba tutaj publiczność przedstawić. Tutaj jest publiczność, Boguś, przedstaw się. Jestem. Weź zabierz głowę, bo nie widać chłopaków. Dobra. Opera leśna. To są dziewczyny. To jest rok 2012, jakaś tam jakość tego filmiku jest, no nie ukrywajmy, nie jest najgorsza, bywają gorsze. Dobra, pokaż czego Robert cię nauczył. Opera leśna, gumowe, wejście, klap pierwszy. Idziesz, ale leci. I leci, ziomek. Nie przestawaj, Boro, nie przestawaj, idziesz. Boro, Kraft mistrz. Misu. Jezu. Boro! Ktoś ci gwałci kota, kurwa, dawaj go, kurwa, pom... Co to jest? Tu się nabita bierze, tylko nie... Za kota to zabij, kurwa! Zabij za kota, kurwa! Dawaj, pompeczki, z klaśnięciem, Boro! Ja. Ale powiem wam tak, dziś wrzuciliby to na TikToka i jedziemy multum oglądających. Takie 928 tysięcy to by było w jeden dzień, tak na dobrą sprawę. Im głupsze na TikToku, tym bardziej. Dobra, lecimy dalej. Co tu mamy dalej? Olsztyn... To był Olsztyn, tak? A jak... A tu co mamy? O! To jest hit! Pamiętacie to? Patrzcie. Jadą sobie, to jest... O! Co to kurwa jest? Oni akurat to ominęli, ale... Tego tak naprawdę nie powinno być. To był jakiś wyścig, ja się nie znam na tym, Polish Driver in
Larry. Nie ma tutaj w komentarzach, co to w ogóle było. W każdym bądź razie. Tak wyglądały te filmiki z internetów. Tutaj coś mamy. Co my tu jeszcze mamy? By było takie śmieszne. Tutaj, jak jedziesz. I do wszystkiego mamy filmiki i widzimy datę, czyli to jest 2014. To jest teraz tak memiczne, to jest tak memiczne, to jest sama końcówka. O, i to teraz praktycznie wszyscy to wrzucają. I Stachu Jones teraz. Mamy tutaj świadek katastrofy śmigłowca, wszystko to, co było śmieszne gdzieśkolwiek kiedyś. To wszystko tutaj mamy, dom Rafoniksa, to lepiej nie pokazywać. Brooklyn. O, Brooklyn. Brooklyn to był hit. O, Brooklyn. Ja wam pokażę. Brooklyn. Że kozacki ziomeczek. Brooklyn, kurwa. Brooklyn, ziodzi, chuj. Brooklyn rządzi! Brooklyn rządzi! Na Real też gram z czasem. Weźmy sobie gdzieś centralną Polskę, bo tam najwięcej się pewnie działo. I tutaj weźmy sobie, gdzie tu mamy. Jezu, Warszawa, gdzie jesteś? Dobra, weźmy sobie cokolwiek fajnego. Power Jumper. Pamiętacie Power Jumpera? Power Jumper to jest hicior. To jest do tej pory hicior. Power Jumper, uwaga, to się kameruje. To jest, tutaj to mamy, jest chyba oryginał nawet. 1,50 m. Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko. Na bolidzie może... Jeszcze ten znaczek Divix. Stan techniczny. Zajebisty, kurwa. Sprzedaż, pamiętam, kurwa, też miałem taki program, co mi dodawał znaki wodne. Pytajcie o bolida. Kurwa, szybkie, że ma plułasz. No proszę państwa, same Shimanochy, nie? O, kurwa, stan idealny. Dobra, lakierek nowy, kurwa, i pan Paweł, no kurwa, i jedziemy, mo. Dawaj, fajne, panie. Fajne, że ktoś dawaj, takie panie, coś ktoś zrobił. Kameruje. Patrzcie na to, to się kameruje! I on miał tu zlecieć z tego. Dawaj. No, z kierownicą. Tu! O kurwa, rzeczywiście! Kurwa! A no rzeczywiście! Ała! Później były jakieś tam podróbki, tak o, ja nie mogę z tego do tej pory. To się kameruje. Krzyszka. Fuck me hard. Nie będziemy patrzeć. Będziemy patrzeć takie naprawdę... O, wylewny elektryk. To jest naprawdę dobre. Nie wiem, czy pamiętacie gościa, ale patrzcie. Pan w telewizji Młodzież. Od ilu lat pan pracuje w ten sposób? Ja dopiero zacząłem pracować. Jeszcze ja dźwięk mono. Wysokich napięć. A to sobie dorabiam do renty, bo cienka renta. Wysokie napięcia to pewnie bardzo ostrożnie trzeba postępować. No jak saper, raz się myli, nie? A jak się pomylisz, to popiół zostaje po tobie i nic więcej. Tu przepraszamy, musi pan zejść. To powinniś blokować, nie powinniśmy. Kurwa, wielka straż, kurwa. Za darmo pieniądze biorą, moje pieniądze z renty. To też jest hit. I tak powiem, że połowę służb tych ochroniarskich bym zwolnił w pizie, połowę policji. I tu straż miejską wyjebał, oni... Dobrze, kozak! Uwielbiam gościa. Cygan, elektryk wysokich napięć. Pamiętam, jak to wchodziło, to ja już wtedy... Jakieś tam pierwsze filmiki na dyskietkach, na płytach się przynosiło i się oglądało. Bo każdy ściągał takie filmiki. Jak jeden dorwał takie filmiki, to każdy je ściągał. I...
rzucało się na płytę i latało to po wszystkich. Zobacz, jakie mam fajne filmiki. Chciałem tutaj... Śląsk. Śląsk chyba jest najbardziej memiczny tutaj akurat, żeby tu powiedzieć. Daj no, pan 2 złote. O, to jest naprawdę dobre. Jeżeli tego nie słyszeliście, to to jest naprawdę dobre, bo to jest księciuniu daj no 2 złote. I to od tego... 2 złote. To się teraz wydaje... Albo wtedy może bardziej się wydawało, że o, takich filmików się nie będzie oglądało. Ale nie, dzisiaj to są hity, hity internetu, które jeżeli ktoś oglądał je i powiesz o takich filmikach, pokażesz takie filmiki, no to ludzie mówią, wow, naprawdę to fajne. Chociaż może młodsze pokolenie tego nie zrozumie, bo musisz się na tych filmikach wychować tak naprawdę. Bo to jest rok, nie mamy tutaj akurat roku, ale... Ostatni komentarz był naprawdę dawno to było. Teraz wam nie powiem, bo nie ma tutaj daty, jest ukryta, ale naprawdę daleko to było. I gość, w sensie tutaj jest tak, że on daj 2 złote, gość daje 2 złote, a on daje więcej i więcej i więcej, bo on się chce naprzdyngolić tanim winem. Dzisiaj? Za 2 złote to nic by nie dostał. Bo nie ukrywajmy, inflacja poszła tak w górę, że nawet piwo kosztuje 2,50. No dałem ci dwójkę, więc tutaj akurat nie ma mowy o jakimś napiciu się. A kiedyś kupili małego jabłka za 2 złote i cieszyli się, że mogą się napić. Dobra, lecimy zobaczyć, czy coś jeszcze tutaj jest ciekawego. Tutaj atak brzmi, no to... Nurek. Matko jedyna! Nie no, jedziesz. O, to jest hit. To był internet. To kiedyś był taki program telewizyjny Nauka Jazdy w TVN czy TVN7 i pokazywali ludzi uczących się na naukę jazdy, na egzamin do prawa jazdy. I tutaj jest jeden z takich filmików. Ja osobiście tego nie widziałem na internecie, ale oglądałem ten program. I dup. To jedyna, matko jedyna, nie, no idziesz do domu, naprawdę, nie, ja idę, Małgosiu, naprawdę. No to siwy dym, no. Siwy dym, panie. To nie ma sensu, nie, naprawdę, mówię ci, nie wiem, Małgosiu. Zawróciła se na rondzie, nie w tą stronę, co trzeba, stare mieszkanie Rafatusa. Rafatusa nie pokazujemy, bo to jest Rafatus, wiemy co się działo i lepiej niech to zostanie między nami. Rafatus to był jeden wielki siwy dym. Matka bierze ćpierz. O, pamiętam jak byłem początki technikum 2013. Odkryliśmy ten filmik. 13 albo 12. 7 lat na pewno ten filmik ma. Zobaczcie po komentarzach. A co tu czekasz? To. Później była informacja o tym filmiku. Ten filmik był totalnie ustawiony. Ktoś przyjechał specjalnie. Dar ryja i nagrywał dla nich po prostu tylko dlatego, żeby śmiesznie to wyszło do internetu. To był pierwszy taki memiczny film do internetu w dawnych czasach, Matkę bierze ćpierz, bo to oni nie są ani pijani, ani naćpani. Ten filmik to oficjalna informacja była taka, że to po prostu jest nagrane dla beki, dla takich jajców wczesnego internetu. Tak jak mówię, no te wszystkie filmiki mają swoją oglądalność. Zobaczcie, jaki ten ma oglądalność. 2 miliony, ponad 2 miliony wyświetleń, tak? Więc to naprawdę jest dużo, jak na filmik. Chociaż na 7 lat to też nie jest aż tak strasznie dużo. Tego, zdejmij mi go z auta. I tu chodzi o to, że matka bierze ćpierz. Na co ty czekasz? Nauczył mnie na firmie śpić, co? Zdejmij go, wstawaj! A to były po prostu młode chłopaki, którzy chcieli sobie nagrać filmik. To nie jest, że on jest naćpany czy pijany, bo to nie jest tak. Naćpiał się.
Oni to, nie pamiętam gdzie to była taka informacja, ale wiem, że to było na 100% od nich ta informacja, że to było po prostu film zrobiony dla Beki. Ale też trzeba umieć tak udać. No nie ukrywajmy, takie zwłoki trzeba udać. Jesteś na YouTubie, hej! I kiedyś nawet jak był tutaj śmiech, to wszystkich to śmieszyło, cieszyło i nikt na to nie zwracał uwagi. Dziś byśmy powiedzieli, o, śmieją się, to na pewno ustawiane. No i oni sobie poszli niby i cacy jest git. A tak naprawdę to było wszystko ustawiane, ten kto miał to nagrywać, to nagrywał. I tak dalej, z tych... Co to jest? Nie znam tego. O! O! Hit! To hit! Jeszcze raz! Pamiętam, jak się z tego nabijaliśmy w szkole. Synek chciał nagrać pierwszy może w swoim życiu filmik, jak sobie żongluje piłką tego. Chodzi ojciec. Taki widać. Lubi se. I tańcuje na golasa w samych gaciach. No hit. Muszę dać temu łapkę w górę. Normalnie rozbawiło mnie, ja to z wami widzę pierwszy raz, w sensie takim, że tą mapkę widzę z wami pierwszy raz i te filmiki sobie po prostu przypominam. Będę grał w grę. O. To jest tak memiczne, że to nawet weszło do polskiego internetu jako najlepszy filmik dla nerdów. To weszło też do, bodajże chyba, do pytań w Familiadzie i to było tak popularne, że praktycznie każdy o tym gadał. Nawet się chyba nabijali w telewizji z tego, jak się nie mylę. Gdzie spędzasz Sylwestra w tym roku? Jak spędzisz Sylwestra? Będę grał w grę. A w jaką? Tomb Raider. Tomb Raider. Dziękuję bardzo. Dom cyganów, no to... O, będę go zjadł. Będę go zjadł, to też jest hit, bo będę go zjadł, to później zrobili z tego klejnuty. Nie wiem, czy kojarzycie taki kanał. Był kanał klejnuty, który z memów popularnych na tamte czasy robił po prostu muzykę. Sklejał to i to się nazywało klejnuty. I on robi muzykę i z tego właśnie było też będę go zjadł z jakimś tam przerobionym coś i wstawka była właśnie będę go zjadł. Wiesz, kto to jest Usain Bolt? O, wiem, kto to jest. I powiem, lubię, bo cały czas patrzę. Ja powiem wam tak, nie oglądałem i się nie interesowałem i do tej pory się nie interesuję zbytnio piłką nożną. Oglądam tylko jak nasza reprezentacja gra, chociaż i tak wiem, że nie warto, ale oglądam. A to było tak popularne, że chyba wszyscy to znali. Bo jak na olimpiadzie biega... To jest rok 2012, zobaczcie. W 2012, moi kochani, jeżeli tego nie wiecie, to ja byłem w 6 klasie podstawówki. Ja chyba nawet twój pierwszy filmik wrzuciłem w 2012, chociaż mogę się mylić. Wiem, że 7 lat do tyłu, czy 8 już lat do tyłu, jak wrzuciłem swój pierwszy filmik na kanał YouTube. Nie był to zbyt specjalny filmik, ale... ...było z Górnikiem, że nie mógł ostatnio wygrać? No, myślę, że mieliśmy źle pasy, po prostu nam nie wychodziło i tyle, ale dobrze, że tu jest poza nami. Co się stanie z tym kogutem? Będę go zjadł. No i właśnie jedno jego słowo, będę go zjadł, za to, że powiedział tak śmiesznie, dlatego okrzyknięte to zostało memem dzisiaj.
Może by to się nie sprzedało, ale w tamtych czasach jak najbardziej wszyscy to, co będziesz robił, będę go zjadł. Będę go zjadł. No, i lecimy jeszcze z kilkoma. To mieliśmy. Tutaj coś mamy. Jakieś konkretniejsze dymy. Rób salto, Kiemon! Rób salto, Kiemon! I dup! Tego nie kojarzę. Tego serio nie kojarzę. To ma dosyć sporo wyświetleń. Zostało wrzucone nie wiadomo kiedy, ale dosyć staramy. Fajnie by było tutaj, twórca tej mapki, jakbyś dodał tutaj nazwę, a opis nieudane salto Kiemona i teoretyczną datę, w którym to mogło być. Tak mniej więcej chociaż. Bo to fajnie by było. Nike, Turek. To nie. Dejno 2 złote to patrzyliśmy. Co tu mamy? Człowiek Bigos. Sowa dziś. O! To był hit. To był hit. My, jak mieliśmy jakieś uroczystości w szkole, to zawsze leciały te badziewne dziś w klubie będzie bang. I tak się chodziło i dziś w klubie będzie bang. Dziś w klubie będzie bang. Dziś w klubie będzie bang. Ej, dziś w klubie będzie bang. Dziś w klubie bo to nie ma normalnych ej, słów, dziś tylko dziś w klubie będzie bang. 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 To pamiętam, to jest na 2013 spokojnie, bo to pamiętam, w technikum tym się jaraliśmy. I każdy dziś w klubie będzie bang. Dziś w klubie będzie bang. O, to jest też dobre, bo tutaj naładowali gazem, karbitem, właśnie jakiś pojemnik na śmietnik i podpalili dziady. To jest niesamowite. Marcin Najman, to nie. O! I tak jak mówię, nawet są współczesne filmiki z 2020, jak Najman szuka Stanowskiego. Poczekaj, pokaż zegarek. Pamiętacie to. Stanowski! Stanowski! Ale tutaj co mamy jeszcze ciekawego? Lecimy sobie tutaj może. Tutaj mamy dużo i Warszawa to jest... Spór o krzyż. Pamiętacie to? Nie wiem, czy wy pamiętacie to, ale był taki spór o krzyż i wszyscy to w szkołach... podstawówkach, może nie, ale w gimnazjum, czy w szkołach średnich, wszyscy. Gdzie jest krzyż? Gdzie jest krzyż? I każdy dar ryja, gdzie jest krzyż? Niedawno nie był pod pałacem. Bo to było tak, że krzyż spod pałacu prezydenckiego przenieśli gdzieś indziej i ludzie protestowali, że ukradli ten krzyż jak mogli i w ogóle i wszyscy. Gdzie jest krzyż? Czy opłaca się czekać i na co? Na takie pytanie muszą odpowiedzieć wszyscy, którzy w rozwiązaniu tego konfliktu mogliby pomóc.
Agnieszka Mosur. Wydarzenia. A, mi nie znajduje czegoś. Bobek Jedek, słynne coś tam. Przesłuchanie na komendzie, o tego nie patrzymy. To jest z papieżem, to go zostawimy. Z filmu to wiecie, to jest popularne, bo dużo tekstów, nawet dzisiejsze filmy mają dość popularne, ale... Przebił mi rękę, ziomek z dobrego miasta, przebił mi rękę, uhuhuhu. To jest dosyć moim zdaniem badziewne. O! I ostatni filmik na dziś, który ja linka wam wrzucę do tej aplikacji, właściwie do tej mapki. Zobaczycie sobie tego linka pod spodem. I jeżeli chcecie, no to sobie sami możecie zobaczyć. A to jest na dziś ostatni film Uwalony stół u Durczaka. Pierdolony stół u Durczaka. To dobrze, że mnie słuchasz. Kto? Rurku? Kurde, ciche to. Tak. Nie wkurwiaj mnie, dobrze? Od dwóch dni jest tak upierdolony stół tutaj, że tylko dlatego, że zlikwidowaliśmy ten jebany przerywnik, który jedzie z góry, to jeszcze się to jakoś, kurwa, uchowało i ludzie tego nie widzą. Żeby ktoś ruszył dupsko po prostu i to wyczyścił. Żeby tu, kurwa, się ktoś pojawił i to wyczyścił. Albo jakiemukolwiek innemu facetowi, który się poczuwa minimum odpowiedzialności, co pokazujemy 4 milionom ludzi przed telewizorem. Ujebany farbą, czy nie wiem czym, kurwa. No i tak jak mówię, no, więcej filmików znajdziecie na tej mapce, bo jest ich dużo, jak chociażby filmiki pod tytułem Lama, czy Owca, czy Zwierzę i w ogóle, tak jak tutaj widzicie, to tutaj możecie znaleźć o wiele, wiele więcej. Więc zapraszam was do tej mapki, jeżeli jeszcze jej nie patrzyliście, no to warto moim zdaniem zobaczyć, bo to jest... W pewnym sensie historia polskiego internetu, historia internetu ogólnie od czasów początków do współczesnych czasów. I macie różne filmiki z żulami, macie filmiki szkoła, dzieciaki, studenci, samochody, rajdy, inne pojazdy, ciekawe wywiady, sztuki walki, kaskaderzy, muzykę do tańca i do różańca, kultowe sytuacje w telewizji, w polityce, celebryci internetowi, no i inne jak Atak Żmi, Juska strzelił pierun i w ogóle takie rzeczy. Dziękuję wam, że wytrwaliście do końca. Poglądaliśmy sobie chwilę te memy internetowe, te filmiki internetowe. Patrzcie linki w opisie materiału, chociażby do tego, że jest tu po prostu link do tej mapki, gdzie znajdziecie sobie po prostu te memy i sobie będziecie mogli sobie przepatrzeć. Dodatkowo linki w opisie materiału, jak i Dashirty Capsule, Facebook, Instagram, Patronite, gdzie na Patronite możecie sobie po prostu wesprzeć mój kanał, bo dodali mnie do Patronite'a, więc cieszę się z jednej strony, że dodali mnie do Patronite'a, bo może to rozwinąć nasz cudowny kanał, serce dla was i w ogóle bajos, papa, bo ja nie umiem zakończyć tych filmów. Buziaczki.